Opowiem Ci teraz pewną historię. Słuchaj uważnie, ponieważ mówi ona o tym, w jaki sposób zespół, w którym pracowałem, reagował na zmianę, która stanęła na naszej drodze podczas pracy w jednej z dużych międzynarodowych korporacji. Zachęcam Cię zarówno do uważnego słuchania, jak i notowania tego, co szczególnie przykuje Twoją uwagę. Do historii będziemy wracać podczas omawiania kolejnych lekcji w tym wideokursie. Swego czasu pracowałem jako doradca klienta w dość znanej sieci bankowej. Był to okres mojego wchodzenia na rynek pracy, ale również swego rodzaju okres formatywny. Odkrywałem kulturę pracy korporacyjnej. Poznawałem zarówno jej jasne, jak i te ciemniejsze strony. Pamiętam, że jednym z największych wyzwań było zrozumienie i nauczenie się obsługi systemów komputerowych używanych w codziennej pracy. Nie należały one na pierwszy rzut oka do najbardziej przyjaznych użytkownikowi. Dopiero powolne wgryzanie się w systemy, wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. I ciągłe wsparcie bardziej doświadczonych pracowników pozwoliło po jakimś czasie opanować obsługę tych aplikacji. Do codziennej pracy używaliśmy około pięciu, a czasem nawet sześciu programów komputerowych. Dużo. Ani się jednak obejrzałem, jak po trzech latach pracy sam stałem się pracownikiem, który uczył nowe koleżanki i kolegów obsługi tych skomplikowanych niegdyś systemów. Czułem się z tym dobrze i żaden z programów nie mógł mnie już niczym zaskoczyć. Jakież jednak było moje i moich współpracowników zdziwienie, kiedy zaczęły pojawiać się w firmie plotki, że lada dzień zostanie wprowadzona aplikacja, która przejmie funkcje wszystkich pozostałych i znacznie ułatwi nam pracę. Nie wierzyliśmy w to. Uznawaliśmy to za wytwór czyjeś fantazji, niżli za realną zapowiedź zmiany. Jednak wkrótce otrzymaliśmy oficjalną wiadomość mailową. System X, którego używacie dziś w ograniczonym zakresie, już niebawem przejmie funkcjonalności wszystkich pozostałych systemów. Dalej w wiadomości otrzymaliśmy dokładny harmonogram włączania kolejnych funkcji w systemie X i wyłączania. Dobrze znanych nam systemów, które tak skrzętnie poznawaliśmy przez ostatnie lata. Pomimo tej oficjalnej wiadomości, wciąż w to nie wierzyliśmy. To nie ma prawa się udać. Przecież system X ledwo co działa dzisiaj, a co dopiero, gdy zostanie obciążony koniecznością obsługi innych procesów, to śmieszne. To tylko niektóre z naszych myśli i słów, które przekazywaliśmy sobie w trakcie nieoficjalnych rozmów. Wreszcie jednak nadszedł ten dzień, w którym wyłączono nam jeden stary program, za chwilę następny, i chcąc, nie chcąc, musieliśmy przesiąść się na nową aplikację. Byliśmy źli, byliśmy wręcz wkurzeni. Dlaczego? Bo zgodnie z naszymi przewidywaniami, nowy system działał wolniej i zawieszał się częściej niż stare programy. Efektem, był dłuższy czas obsługi pojedynczych klientów, ciągłe wiszenie na słuchawce w celu otrzymania wsparcia z helpdesku oraz wydłużające się kolejki mających słuszne skąd inąd pretensje klientów. Byliśmy poirytowani. Pamiętam, że jeden z nas obśmiewał zmianę. W taki sposób, że tworzył i drukował tak popularne dziś memy internetowe, tutaj dotyczące oczywiście zmiany systemów, a następnie rozwieszał je w pomieszczeniach socjalnych, oswajając w ten sposób zmianę. Koleżanka z oddziału pisała wręcz petycję do centrali i zaczęła nawet zbierać podpisy pod nią z żądaniem przywrócenia starych systemów. Niektórzy z nas, Próbowali znaleźć plusy w tym festiwalu pozornych niedogodności. Wszak trzeba przyznać, że zmiana systemów wiązała się choćby z wymianą drukarek z głośnych i wolnych drukarek igłowych na ciche i szybkie laserowe. Nowy system był też bardziej przyjazny graficznie. O wiele bardziej przypominał powszechnie znane aplikacje Windowsowskie owskie no niż poprzednie programy oparte o środowisko DOS i konieczność zapamiętania znajomości i wprowadzania komend w pewnym momencie poczuliśmy duży smutek chyba mogę powiedzieć z przymrużeniem oka że czuliśmy się jak dziecko któremu zabrano ulubioną zabawkę i na siłę wręczono nową niby lepszą ale jednocześnie jeszcze nie tak lubianą nowy system cierpiał na wiele chorób wieku dziecięcego niemniej z dnia na dzień z tygodnia na tydzień przekonywaliśmy się, że jest on rzeczywiście wygodnym rozwiązaniem. Zauważyliśmy, że odpowiednie podejście do komend, sprytne omijanie pewnych operacji lub po prostu kreatywne podejście pozwala nam się z nową aplikacją zaprzyjaźnić i nie jest ona aż taka zła. Wreszcie po kilku miesiącach nie wyobrażaliśmy sobie życia bez nowego systemu X. Gdyby ktoś kazał nam wrócić do starych nawyków, pewnie mielibyśmy problem z obsługą, i tylko pamięć mięśniowa palców pozwalałaby wklepywać w klawiaturę skomplikowane komendy do obsługi nieskomplikowanych procesów. Gdy teraz z perspektywy ponad 15 lat patrzę na ten proces zmiany, w którym uczestniczyłem całym sobą, to powiem ci, uśmiecham się mimowolnie. A to dlatego, że dziś. Bogatszy o wiedzę o procesie zmiany, wiem, że przeszedłem wraz z moim zespołem niemal modelową ścieżkę i zaliczyłem z moimi koleżankami i kolegami każdy przystanek na krzywej zmiany. Widzę też, że byli wśród nas reprezentanci niemal każdej typowej roli, w jakie wchodzą ludzie podczas procesu zmian. Zapamiętaj tę historię, bo już za chwilę będę do niej wracał, omawiając zarówno rolę w zmianie, jak i krzywą zmiany, przez którą dane mi było przejść. Na koniec wyznam Ci coś w tajemnicy. To ja byłem tym człowiekiem, który tworzył i rozwieszał memy w pomieszczeniu socjalnym naszego oddziału.